Tym razem pokażę Wam innego rodzaju wiązania, a mianowicie wiązania magnetyczne. Mam tutaj taką planszę oraz trzy klocki. Teraz przesuwając jeden klocek, pokazują mi się takie tutaj fioletowe punkty i jeśli zbliżę sobie klocek do tego punktu, pojawi mi się taka linia i jeśli puszczę myszkę, to Solidworks automatycznie dopasuje mi klocki. Tak samo będzie Tutaj w tym przypadku dosunął się, pojawi linia, puszczę i SolidWorks sam dopasowuje tutaj mój klosek. Bardzo yy, ciekawe rozwiązanie, bardzo fajne i przydatne wiązania mogły być zastosowane chociażby przykładowo tutaj w takich klockach, mogły być stosowane przykładowo w połączeniach rurowych lub przy projektowaniu wiązek. Yy, te wiązania mogły być użyte między przewodami a przykładowo konektorami. Yy, Powiązanie ma zalety, jak i plusy. Zaletami jest to, że bardzo szybko można łączyć są elementy, przesuwać je, tworzyć różnego rodzaju konfiguracje. Natomiast jest tutaj jeden minus, że no, trzeba troszkę czasu spędzić, aby przygotować sobie te elementy do tutaj takiego. Yy, jakby wiązania, aby SolidWorks automatycznie wiedział, którymi ścianami ma łączyć ze sobą elementy, takie rozwiązanie na pewno opłaca się stosować, jeśli mamy bardzo dużo podobnych elementów różniących się między sobą, nie wiem, chociażby długościami. I dzięki temu możemy te elementy w szybki sposób łączyć, dobierając z naszego katalogu, jaką długość akurat potrzebujemy użyć. Teraz pokażę Wam, jak takie bryły przygotować, aby sobie takie wiązania zrobić. Więc, aby stworzyć sobie takie wiązania magnetyczne, muszę te swoje klocki w jakiś sposób przygotować. Zacznijmy sobie od włączenia tutaj tych moich klocków i opcja do tego służąca to Assets Publisher. Assets Publisher, pierwszą rzecz jaką muszę wybrać to Ground Plane. Ground Plane odpowiada za to, że któraś ze ścian zawsze będzie położona na mojej podłodze lub na jakimś innym klocku. Ja w tym przypadku wybiorę sobie ten element, ponieważ chciałbym, aby ta ściana zawsze była styczna z moją podłogą. Ground plane'u nie zawsze trzeba wybierać i jest to za, zależne od tego, jak będziemy budować nasz model. Jeśli przykładowo będą to jakieś połączenia rurowe, czyli połączenia rurowe niekoniecznie muszą leżeć na podłodze, mogą one być budowane jakoś w powietrzu i w tym przypadku ground plane nie musi być zaznaczony. Ja akurat w tym ćwiczeniu chcę, aby wszystkie klocki leżały na ziemi, dlatego też tego crown plane zaznaczam. Kolejną rzeczą to tak zwany connection point, czyli miejsce mojego styku. W tym przypadku zaznaczam sobie tutaj tą krawędź oraz tą ścianę. Chcę, aby do tej ściany zawsze był klocek dołączany. Tutaj zwracam uwagę na tą strzałeczkę. Ona zawsze musi być skierowana w kierunku od którego ma być dosuwany tutaj kolejny klocek. Jeśli mam to zrobione, klikam na add connector i klikam sobie na OK. Teraz przechodzę do mojego drugiego klocka i ponawiam tutaj tą czynność. Klikam na asset publisher, wybieram sobie ground plane. W tym przypadku ground plane również chcę, aby tutaj była ta ściana, czyli klocek będzie ustawiony zawsze tą ścianą styczną do podłogi. Miejsce styku to będzie ta krawędź moja, natomiast ściana tutaj to będzie ta strzałka jest ustawiona prawidłowo. Klikam Add Connection i klikam sobie na OK. No i mój trzeci klocek. W tym klocku klikam sobie również Assets Publisher. Jako ground plane wybieram sobie tutaj tą ścianę. Wybieram sobie krawędź. Teraz y, należy zwrócić uwagę, którą krawędź mam wybrać. Jeśli wybiorę sobie tutaj tą krawędź, to moje klocki, które będą dojeżdżały, będą wchodziły tutaj w tego y, klocka. Dlatego tutaj uczulam, bardzo ważne jest y, miejsce, które teraz tutaj y, wybieramy. W tym przypadku będzie to ta krawędź oraz ta ściana. Sprawdzam jeszcze, czy jest odpowiednio ustawiony kierunek, i klikam Add Connection. W drugim przypadku nie wybieram już tej mojej ściany, która będzie styczna z podłogą, ponieważ SolidWorks już wcześniej miał to zdefiniowane. Klikam teraz sobie znowu tą krawędź oraz tą ścianę i ustawiam odpowiedni kierunek. I klikam Accept. Tym razem zajmę się tutaj moją podłogą. Z niej zrobię sobie całe złożenie, czyli kliknę tutaj na Make Assembly From Part. Wstawię sobie moją podłogę. I teraz muszę zaznaczyć, że ta ściana ma być tak jak tak zwanym ground plane'em, czyli właśnie tą podłogą. Klikam sobie na insert, reference geometry, ground plane. Wybieram tą ścianę i klikam na OK. Zmniejszę sobie widok i teraz będę przekładał sobie tutaj moje klocki. Pierwszy klocek. Drugi klocek i trzeci klocek. Zauważcie, że wszystkie klocki zostały tak ułożone, że stykają się z tymi ścianami, które wybraliśmy jako yy, te ground plane'y. Tutaj łącznie z moim, z moją ścianą, którą przed chwilą również na tej podłodze wybrałem jako ground plane. W tym momencie mogę sobie przesuwać moje klocki. Chciałbym jeszcze wybrać, aby ten klocek był zafiksowany, czyli on się nie poruszał. A następnie mogę tutaj dosy, dosuwać moje klocki. Tutaj, jak widać w tym przypadku mojego klocka prawdopodobnie nie zostało przez przypadek dodane to wiązanie magnetyczne. Nie ma problemu. Mogę to wiązanie szybko dodać. Wejdę sobie tutaj w okienko. Klikam tutaj na Tools Assets Publisher klikam sobie na moją krawędź. Wybieram ścianę. Klikam na Add Connector. To pamiętajcie, aby zawsze ten przycisk nacisnąć. I klikam sobie na mojego ptaszka OK. Wracam do mojego złożenia. Występuje komunikat, czy chcę przebudować moje złożenie. Klikam na Tak. I w tym momencie, z powrotem, mogę już dosuwać swoje klocki. Dlatego tak jak wspomniałem już na początku, wykonywanie tego typu wiązań jest bardzo przydatne i bardzo oczywiście ułatwia pracę, zwłaszcza jeśli mamy bardzo dużą ilość elementów podobnych do siebie i chcemy pokazywać podczas złożenia różnego rodzaju konfiguracje i w szybki sposób je ze sobą łączyć.